To jak z tymi guzikami? A kto wymyślał pytania? Zaczynamy! Jakie zadania denerwują Cię podczas treningu? Jak muszę mało pływać? Jakie miałaś ksywki w szkole? Miałam jedną ksywkę, Pinka. Tylko tyle pamiętam, ale wiem, że teraz mam wiewióra. Z kim najbardziej lubisz ścigać się na obozach kadrowych? Z Aleksandrą Knop. Jabłko czy banan? Banan. 6 razy 9? 54. Dobra, też pewnie nie wiedziałam. Z jakiego miasta jest pływak, który podoba się Tobie najbardziej? Łódź. Miasto przygód, Łódź, miasto stylu. Jakie pytanie zadajesz najczęściej podczas treningu? Ile jeszcze do końca? Kto według Ciebie najciężej trenuje z czołówki polskiego pływania? Oczywiście, że ja. Disco polo czy hard rock? Disco polo. Jak znosisz krytykę od swojego trenera? Raczej mnie nie krytykuje, raczej jest za mną i mnie wspiera. McDonald's czy KFC? McDonald's. Jak często kłamiesz trenera? W ogóle. Jak wyglądały Twoje przygotowania do Mistrzostw Polski? No przez tego koronawirusa się troszkę pozmieniało. Zaczęliśmy więcej umiejętnościowo trenować, w mocniejszych czasach. Nie mówię, że więcej zaczęliśmy pływać, ale po prostu więcej objętościowo i na lądzie, i w wodzie. I wydaje mi się, że to przyniosło plus. No właśnie doszedł ten trening na lądzie też, którego takiego nie było takiego. No i nie wiem, no i będziemy szli dalej w tą stronę i będziemy się trzymać tych treningów, bo jak widać poskutkowało to i przyniosło dobre efekty teraz na Mistrzostwach Polski. Pieszo czy samochodem? Oczywiście, że pieszo, jak na piechotę, to na piechotę. Ilu mieszkańców liczą Pabianice? Nie mam zielonego pojęcia. Z powodu COVID-u zamykają pływanie na 2 lata. Na jaką dyscyplinę się przebranżowisz? Na lekką atletykę rzut młotem. Czy zdarzyło Ci się kiedyś wyrwać faceta na żywca? Nie wiem, co to znaczy na żywca. Już było parę razy. Kuchenne rewolucje czy Masterchef? Masterchef. Zagadka. Zaczyna się na K, kończy na S i leci z niego białe. Kokos. Chodziło o kokos. Właśnie to miałam na myśli. Ile razy powiedziałaś w szkole, że masz zawody, a tak naprawdę poszłaś do domu spać? Ani raz. Ja jestem pilna uczennica, no znaczy byłam. Nie, żartuję. Ale usprawiedliwienia były. Ile najwięcej wydałaś na ubranie? Wolę wydawać pieniądze na jedzenie. Co najchętniej robisz sobie do jedzenia? Najbardziej lubię robić owsianki, bo z różnymi rzeczami, tak. Z masłem orzechowym, z owocami. Tak. Z jakim pływakiem z innego kraju chciałabyś zjeść kolację? Dobre pytanie. Może z jakimś Pitim? Adamem Pitim? No nie jest zły! Jak byś zachęciła młode pokolenie do pływania długich dystansów? Wydaje mi się, że najpierw, po pierwsze, oni sami powinni chcieć pływać dużo na treningach, bo tylko przez duże kilometry możemy więcej pływać i startować w tych konkurencjach 800 czy 1500 metrów. Powinni mieć też dobrego trenera, który będzie ich zachęcał do tych długich dystansów, który będzie układał też treningi pod te długie dystanse. No i nie wiem, ja na przykład, no też ciężko mi czasami trenować tyle kilometrów i pływać te zadania, ale ja sobie stwarzam taki swój własny świat w głowie na przykład i zaczynam sobie nucić czy piosenki, czy coś, jakoś ten trening szybciej leci i na zawodach tych szybciej lecą te konkurencje. Ile razy skłamałaś podczas wywiadu? Parę razy było. Nie, no żartuję. Jestem szczera w 100%. Dziękuję za uwagę, płynę do brzegu.